Cześć, w tym filmie opowiem Wam o praktycznym wymiarze V90 i sprawdzę, czy ten samochód z tym silnikiem potrafi być oszczędny. Zapraszam. Ta generacja produkowana jest od 2016 roku i zarówno V90, jak i S90 w różnych wersjach wyposażenia gościły na naszym kanale już nieraz. Ale odmiany kombi na dobrą sprawę dokładnie nie zmierzyliśmy, stąd powstał pomysł, aby zrealizować dla Was taki film. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany pełnym testem tego samochodu, to zapraszam do obejrzenia filmów, które już są na naszym kanale. Od początku produkcji modele V90 i S90 były oferowane z różnymi silnikami. Łącznie przez cały okres było kilkanaście wersji do wyboru, od 150-konnego diesla D3 po 400-konną hybrydę T8. Dla kierowców, którzy dostają uczulenia, kiedy tylko słyszą o samochodach hybrydowych, mam niestety złe wiadomości. Volvo w swoich modelach nie oferuje już żadnych silników, które nie są wspomagane prądem. Decydując się na nowe Volvo, mamy do wyboru trzy warianty: w pełni elektryczny, hybrydowy typu plug-in oraz samochód z układem mild hybrid. Ten samochód ma oznaczenie B4. Co to oznacza? Pod maską znajduje się 2-litrowy silnik benzynowy, który generuje 197 koni mechanicznych, ale dodatkowo mamy też tutaj układ miękkiej hybrydy, która daje nam o 14 koni mechanicznych więcej. Tak dla przypomnienia, miękka hybryda to układ nieznacznie wspomagający silnik spalinowy. 48-woltowa instalacja wyposażona jest też w baterię, która ładowana jest podczas hamowania, a zmagazynowana energia wykorzystywana jest podczas rozruchu silnika i ruszania. Taką hybrydą nie będziemy w stanie poruszać się tylko i wyłącznie na prądzie, a te dodatkowe konie nie będą odczuwalne na plecach podczas gwałtownego przyspieszania. Natomiast to, co zasługuje na pochwałę, to rewelacyjne działanie układu start-stop. Kiedy system jest gotowy do ponownego rozruchu silnika, a my delikatnie puścimy hamulec, jednostka uruchamiana jest momentalnie, bez żadnego szarpnięcia czy innego dyskomfortu. W tradycyjnych silnikach bez wspomagania elektrycznego jest to zjawisko niemal nieosiągalne. Tutaj w ułamku sekundy silnik jest już wkręcony na prawidłowe obroty, a my możemy ruszać od razu. I właśnie dzięki temu jest to jeden z tych nielicznych samochodów, w których po zajęciu miejsca za kierownicą nie wyłączam systemu start-stop. No dobrze, przejdźmy teraz do zużycia paliwa. Producent deklaruje, że układ miękkiej hybrydy ma obniżać spalanie. W sterylnych warunkach laboratoryjnych po wielu tygodniach rozruchów efekt mógłby być widoczny, natomiast na co dzień ciężko będzie to odczuć. To tak jakby liczyć na lepszy czas przyspieszenia do setki w momencie, kiedy będziemy realizować pomiar z lekkim wspomaganiem wiosennego wiatru. Volvo V90 z tą jednostką napędową w trybie mieszanym zużyło równe 10 litrów na 100 km. Kilkadziesiąt kilometrów przejechanych po mieście dało wynik niespełna 13 litrów na 100 km. Spokojna jazda drogami podmiejskimi to rezultat na poziomie 5,6 litra, natomiast 70 km pokonanych autostradą z przepisową prędkością dało wynik nieco ponad 11 litrów na 100 km. Myślę, że gdybym szukał oszczędności w zużyciu paliwa, to raczej wybrałbym diesla. Czas teraz przejść do części związanej z praktycznym wymiarem tego samochodu. Volvo słynęło kiedyś z tego, że produkowało bardzo pojemne auta. W nadwoziu kombi często nazywane były cegłami, kiedy ich kształty w zasadzie tylko tak mogły się kojarzyć. W pewnym okresie co trzecie sprzedawane Volvo miało właśnie takie nadwozie. No to ile cegły zostało w cegle? Chociaż obecne kształty V90 tak się nie kojarzą, to jest to aktualnie największe kombi tej marki, a największą cegłą spokrewnioną była odmiana kombi modelu 960, która po 1996 roku miała również oznaczenie V90, do którego Volvo wróciło przy okazji prezentowanej generacji. Patrząc na katalogowe wymiary, obecna V90 troszkę urosła, ale sprawdźmy jej wymiary w praktyce. Szerokość w najwęższej części bagażnika to 106 cm, w najszerszej 126. Wysokość do rolety to 45 cm, a do podsufitki 72. Długość bagażnika do tylnej kanapy wynosi 115 cm, natomiast kiedy przedni fotel maksymalnie przysuniemy do przodu i złożymy oparcie, to będziemy mogli próbować przewieźć przedmiot o długości 225 cm. Oprócz tradycyjnej rolety, którą w bardzo łatwy sposób możemy zdemontować, mamy jeszcze taką siatkę, którą możemy albo tutaj zamocować, albo tam. Według katalogu minimalna pojemność tego bagażnika to 560 litrów, zaś maksymalna 1526.
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest otwierana przegroda z gumkami, dzięki której lepiej zabezpieczymy na przykład zakupy. Do tego mamy też uchwyty na siatkę, haczyki i gniazdo 12 V. Teraz czas na test praktyczny. Początkowo nie sądziłem, że taka ilość kartonów się zmieści do tego samochodu. Złożyłem je bezpośrednio przed nagraniem. Miałem ze sobą 10 małych pudełek o pojemności około 21 litrów, dwa większe o pojemności około 152 litrów oraz jedno największe o pojemności niecałych 380 litrów. Łączna pojemność wszystkich kartonów to prawie 900 litrów, więc nie byłem zaskoczony, że weszły wszystkie i został jeszcze spory zapas. Test cegły uważam za zaliczony. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych.